Proszę Państwa, mała architektura, dużych i małych wczoraj i dziś to temat wystąpienia wykładu profesora Politechniki Śląskiej Ryszarda Nakonicznego, doktora, inżyniera architekta, znakomitego edukatora, którego już poznaliśmy w zeszłym roku, którego zapraszam tutaj na scenę. Proszę nagrodzić brawami pana Ryszarda. Tak, ja w Ryszardzie o tobie już słyszam od dawna, jeszcze zanim się poznaliśmy, bo w ogóle, no jeżeli ktoś mówił modernizm śląsk, to wszyscy podawali jedno nazwisko, na konieczny, Ryszard. Oczywiście ja jeszcze znałam Tomka Wagnera, ale ja rzeczywiście ja tak, ale no, no akurat może takimi kanałami. Poznaliśmy się dopiero w zeszłym roku, no ale rzeczywiście Twoja wszechstronność, wiedza w różnych obszarach, nie tylko architektury modernistycznej, no spowodowała, że no postanowiliśmy Ciebie ponownie oczywiście zaprosić Mamy Mam nadzieję, że też będzie jakaś rewizyta nasza w Katowicach, znaczy nie to, że się wypraszamy, ale wiemy, że... Zawsze Architekt... zapraszam gorąco i oferuję darmowe oprowadzania lub inne o, jeszcze spotkania, także kto nie. mnie zna, to wie, że to jest normalność, także... Tak, ale lubimy, lubimy też Katowice, architekturę Katowic i też tą modernistyczną i tą współczesną, więc myślę, że na pewno nie tylko sami mamy też tutaj grupę fotografujących osób, skorzystamy z takiego zaproszenia. Także oddaję Ci w tej chwili mikrofon, czy, czy ten głos. Temat, który już wspominałem na początku, też uważamy, że jest istotny dla aktywności między budynkami, dla po prostu rzeczywiście rozwoju tej jakości życia miast. Mam nadzieję, że się czegoś ciekawego dowiem na pewno. Jeszcze raz dziękuję panu dyrektorowi, państwu, za tą możliwość wygłoszenia tutaj tej mojej, e, mojego speech'u, który został mi zadany niejako z góry i sam się musiałem z nim zmierzyć na początku i postanowiłem po prostu pokazać kilka przykładów, a właściwie 12 przykładów małej architektury z Górnego Śląska w trzech różnych okresach, czyli w II Rzeczpospolitej, w PRL-u i dzisiaj i w czterech różnych kategoriach, więc będziemy mówili tutaj o architekturze, małej architekturze publicznej, e, e, rekreacji. Poświęconej miejscom kultu i miejscom pamięci. I tutaj macie właśnie po trzy przykłady z każdego typu, stąd będzie ich aż 12. Więc proszę Państwa, właściwie Jacek wskazał mi tutaj pewną sugestię, że mógłbym zacząć właśnie od tych kultowych obiektów małej architektury awangardowej, która była na przykład przygotowana na powszechną wystawę krajową do Poznania w 1929 roku przez warszawskich architektów La gdzie pawilon firmy Centro Cement, albo właściwie zjednoczenie firm produkujących cement portlandzki, zdecydowało się nie tylko propagować ideę architektury tutaj dużej, ale również i architektury małej, co jest zresztą widoczne w pierwszym projekcie tutaj tej ławki też były, czyli mała architektura tutaj była przewidziana. I ja tutaj pokazuję plan powszechnej wystawy krajowej. Przypominam, że wtedy Le Corbusier zrobił przecież Ville Savoie, wcześniej była wystawa barcelońska, a myśmy mieli własną, właśnie powszechną wystawę krajową, na której pokazywaliśmy osiągnięcia II Rzeczpospolitej. Oczywiście ona wchłonęła pruską wystawę wschodnio-niemiecką, prawda? I tutaj ten pawilon górnośląski, który niestety został przez Polaków zmieniony. Bolesław Szmyt, znakomity architekt, niestety go bardzo mocno zmodyfikował i ustawił. Tutaj Polska chciała pokazać swoją powojenną. E, nie wiem, formułę Wielkiej Iglicy, ale tam tkwi pawilon górnośląski. Ale są tutaj też na przykład z okresu międzywojennego Pchniewskiego słynny firmy Bogusław Herse, czy tutaj właśnie Anatoli Hryniewickiej-Piotrowskiej, żony Romana Piotrowskiego, który wystawił tutaj przed wojną znakomity przecież budynek w Gdyni, a jego żona przecież była znakomitą architektką i zrobiła ten pawilon pracy kobiet. No chyba najbardziej awangardowy wówczas pawilon, jeszcze zaprojektowany przez kobietę. ale pokazuje tutaj właśnie ten pawilon Centro Cementów, który przewidział też małą architekturę właśnie z betonu, z żelbetu. I to było bardzo ciekawe i to Lacherczana i co zaprojektowali, ale po, chcę tylko pokazać kolejny pawilon y, pawilon górnośląski albo związany, czyli y, tutaj Katarzyny Kobro, nie wiem czy pani Jędrzejczyk jest między nami, ale to specjalnie dla niej dedykowany y, pawilon nawozów sztucznych, związku, tutaj y, azotowych, przecież projektowany przez... Y, Cyrkusów, prawda, ale to miało być wedle rzeźby, Katarzyny Kobro, był cały tutaj taki konflikt między nimi. To przecież chorzowskie zakłady wystawiły tutaj ten, także to kolejny pawilon górnośląski, ale o nim nie będę mówił. No i proszę Państwa, na koniec, to jest ten właśnie, przepraszam, ten ostatni, o tutaj, a tu jest jeszcze pawilon ogrodnictwa, który też przewidział właśnie małą architekturę, ale z drewna. Jest bardzo szybko, no to jest właśnie pawilon. Związków, znaczy fabryki nawozów sztucznych, czyli między innymi Schorzowa, bo przecież jeszcze Mościce, proszę Państwa, w 1930 roku dopiero fabryka powstała. Nikt tego nie mówi, że to był pawilon górnośląski. To był też pawilon górnośląski. Miasto Chorzów go wystawiło między innymi. Także powinniśmy być dumni, że zatrudniliśmy takich znakomitych architektów. No ale przejdźmy jednak do Laherta i Szanajcy, czyli to jest ten pawilon, który wcale nie był z betonu zrobiony, tylko z drewna i otynkowany, ale okazało się, że przynajmniej ma architektura była z żelbetu. I tutaj te no dosyć dziwnie wyglądające sierpy to są właśnie Laherta Szanajca. Co prawda te, te kuriozalne są dosyć te lampy, ale nieważne. Tutaj była taka bardzo ciekawa ławka betonowa, która też była zaprojektowana przez Laherta Szanajca. No i oczywiście ta fontanna, która łącznie ze szkłem. Stanowiła taką ważną strukturę małej architektury dopełniającej. To są fotomontaże, które przygotowali Lahert Szanajca, i to był rzeczywiście jeden z najbardziej awangardowych pawilonów, gdzie mała architektura z betonu, z żelbetu, była tutaj istotą. I proszę zobaczyć, że Lahert Szanajca tutaj rozpropagowali ideę właśnie tych spornikowych krzeseł. Przecież to nie, nie, niewiele wcześniej marcztami Marcel Breuer, przecież ze stali, z uro, robili takie, a Lahert Szanajca zrobił z żelbetu. I to było właśnie także bardzo ciekawe, aspekt właśnie, kiedy to taka mała architektura korzystała właśnie z awangardowych rozwiązań, które były po prostu powszechne i, i są właśnie dzisiaj w naszych mieszkaniach widoczne. Były też nawet betonowe donice, ale może one nie mają żadnego awangardowego charakteru, ale był też ten pawilon ogrodniczy, który też zajmował się niejako propagowaniem architek małej architektury, ale z drewna. Ale bardzo ciekawy pawilon, który tam istnieje, kubiczny, prawda, drewniany. No ale proszę Państwa, teraz przechodzimy do czasów prl i zobaczmy, jak ta mała architektura też wygląda ja tutaj pokażę nasz wydział, budynek Wydziału Architektury, który został zaprojektowany przez Tadeusza Teodorowicza Todorowskiego. Wcześniej ten sam autor zaprojektował Wydział Inżynierii Budowlanej, gdzie był ten Wydział Architektury i tutaj, żeby po prostu wejść do tego budynku, Pawilonu Architektury, należało po prostu wskazać tą drogę i zaprojektował bardzo ciekawy element małej architektury, czyli taką rzeźbę brutalistyczną z chropowatego betonu, która miała różne źródła światła i miała jeszcze mm, po prostu takie fakturowane szkło. I ona była, niektórzy twierdzą, właśnie egzemplifikacją trzech liter Tadeusz Teodorowicz-Todorowski, który w trójwymiarze to zrealizował. No i ta rzeźba, niestety, miała pewne problemy techniczne i została po prostu rozebrana i w innym miejscu zamontowana. Ale towarzyszyły jej bardzo takie standardowe, też żelbetowe, brutalistyczne po prostu elementy powszechnie stosowane w kraju, czyli te donice, prawda? No i też ławki, które też mają żelbetowe, proszę Państwa, nogi na stale po prostu zamontowane w gruncie, z drewnianymi. Ławkami. Czyli można powiedzieć, że to były przykłady tego nowego brutalizmu. To samo co Peter i Alison Smithson stosowali przynajmniej w tych ławkach, to tutaj też było, tylko trzeba mieć oczy otwarte i dostrzec nawet w takich drobnych elementach po prostu w te wielkie idee, które zagościły nawet właśnie w tych prowincjonalnych Gliwicach, które wcale takie prowincjonalne nie były. I tutaj pokazuje właśnie tą rzeźbę yy, małej architektury, czyli pewnego rodzaju pomnika, ale też takiego elementu luministycznego, który w nocy też wskazywał drogę, właśnie gdzie znajduje się wejście. Dosyć ukryte było, prawda? Bo nie znacie Państwo historii, ani ja też nie mam czasu, żeby to opowiadać, ale bardzo ciekawy kształt towarzyszyła temu też posadzka, która też jest pewnym rozwiązaniem abstrakcyjnym małej architektury. Tutaj widzimy te ławki. Które na szczęście przetrwały, pomnik też przetrwał, i on został zamontowany na dziedzińcu, w innym miejscu. Tutaj on jest już kopią, jak gdyby tego oryginału. To bardzo ciekawy przykład, właśnie, który, no tutaj jest za jasno, żeby dostrzegać te efekty luministyczne, które po prostu były bardzo istotnym elementem tego. Tak dzisiaj to wieczorem też wygląda, czyli mamy tutaj zardzewiałą blachę. Mamy tutaj surowy beton, który właściwie po odbudowie jest nieco ładniejszy, gładszy, prawda, i więcej pokazuje. On Taki wcale nie był, ale bardzo dobrze, że tutaj został odbudowany. To nasz kolega nieżyjący już Jerzy Cybis jest autorem tej rekonstrukcji. No i oczywiście ma te szklane elementy, czyli mamy tutaj konglomerat, jedność wielu sztuk właściwie, a przestrzeń publiczna została troszeczkę tutaj nieco inaczej zaprojektowana. Ona była bardziej zielona. Dzisiaj walczymy o to, żeby jednak nie było tej betonozy, ale sam sami sobie zaprojektowaliśmy u nas na uczelni wcześniej taką betonozę, bo tego już nie ma. To było przed naszym wydziałem. Teraz mamy po prostu wybrukowany plac, który o, ma fontanny. Wycięto niektóre drzewa, a on był całkiem fajny. I teraz mamy coś takiego. I nowe, oczywiście, aranżacje. Pomnik też zniknął, więc mamy i pozytywne, i negatywne skutki właśnie tych nowych trendów aranżacji przestrzeni publicznych. Tu mój kolega Tomek Wagner na pewno znakomicie to poprowadzi dalej i pokaże, jak ta aranżacja małą architekturą w kampusie Politechniki Śląskiej w Liwicach się dzisiaj odbywa. Także to są nowe takie identyfikatory poszczególnych wydziałów, które też wcale na długo nie były. One też miały być takie troszeczkę luministyczne, bo kiedy słońce zaświeci, to miały rzucać tutaj różne cienie. Ale, ale po prostu zostały zastąpione właśnie takimi nowymi elementami. Tamte zostały też skute, więc. Ale też brutalizm przetrwał, można powiedzieć. No i tutaj sami studenci nieco próbują niejako wprowadzić takie nowe elementy, które sami sobie projektują i właśnie realizują. To są Obiekty, które zostały ostatnio też zrealizowane. Teraz, proszę Państwa, ostatni przykład z tej architektury publicznej. Przedstawię tutaj temat Chorzowa, pewnej ulicy, rynku i sąsiedniego placu, który został wyposażony w małą architekturę. To jest przy Ratuszu. Oczywiście to była słynna Kiniks oczywiście Śląsk nie był wówczas w Polsce. Odpadł właściwie w czasach średniowiecza, a potem długo, długo nie był w Polsce dopiero od 1922 roku. I Polska dopiero pracuje na to, żeby wyrównać jak gdyby tą ilość y, 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 czasu, kiedy Śląsk nie był w Polsce. Licząc od 890 roku, kiedy to były Wielkie Morawy poprzez Królestwo Czeskie, potem dopiero była Państwo Mieszków, prawda, czy Królestwo Mieszków, potem od, odpadł, prawda, za Kazimierza Wielkiego i potem dopiero w XX wieku trafił do Polski i w 1945 już jako większa no ale nieważne. Tutaj jest ratusz, który został zmodyfikowany przez Polaków, który był takim neorenesansowym pruskim ratuszem. No, i tutaj Jerzy Stożek, nasz kolega absolwent, zaprojektował bardzo ciekawe latarnie, które jeżeli staniemy w odpowiednim miejscu, to przeczytamy nazwę Chorzów. I to jest oczywiście, tam była Kynikschite, czyli ta pruska idea industrializacji przez Hrabiego Redena. I to się odwołuje też oczywiście do produkcji stali. I wszystkie elementy gadżety małej architektury też zostały właśnie potraktowane w ten sam sposób. To bardzo ciekawy przykład, industrialne motywy, nawet taki, taka forma maskująca, po prostu transformator, która właśnie służy do zawieszenia kłutek. I tutaj jest emblemat Jerzego Stożka. Widzimy Stożek z chorągiewką i przez tą chorągiewkę, albo przez tutaj ten element klucza, można wrzucić tą. Ten kluczyk tej kutki, którą się zapina. Także nie tylko na mostach, ale na, w Chorzowie jest coś takiego właśnie na transformatorze. I jeszcze wtedy była zima, kiedy ja to pierwszy raz zobaczyłem, odgarniałem po prostu, bo wiedziałem, że czegoś należy tam szukać w posadce. Mamy bardzo ciekawe wskaźniki kulturowe, które są ważne dla kultury regionu, czyli Berlin. 459 km stąd i jego kierunek. I są różne inne Stadion Ruchu Wiadomo, Ruchorzów, ruch Barcelona, nie wiem dlaczego Barcelona akurat, ale stolica. Dziwne, że, że nie jest podpisane, bo właściwie to ta stolica była różna, Choć, ale tu jest jednak o Warszawę chodzi. No i proszę Państwa, tak to wygląda. Tutaj nawet Watykan. To są moje nogi. I teraz ostatnio, właśnie inna pracownia tutaj znanego Janusza Korzenia, urbanisty, wygrała konkurs na rewitalizację właśnie przeciętego estakadą rynku i tak zostało to zrealizowane. Nie mam czasu, myślę, że należy zawsze z autopsji poznawać architekturę, a tutaj nawet Jerzy Stożek dokończył swoje dzieło z tej ulicy Jagiellońskiej w postaci właśnie tej tężni solankowej, która dostała, jest dosyć popularnym motywem dzisiaj, jako motyw aranżacji przestrzennej. Tak to dzisiaj wygląda, a tam był hrabia Reden. No i proszę Państwa przechodzę do środków rekreacji, które będą poświęcone jak gdyby małej architekturze dla dzieci. Myślę, że bardzo ciekawą ideą były ogrody jordanowskie, które rozwinęła właśnie późniejszy żona wojewody śląskiego, Helena Śliwowska, która razem z warszawskim architektem Kazimierzem Wędrowskim wydali taki podręcznik właściwie przez Ministerstwo Obrony chyba sponsorowany, dotyczący właśnie ogrodów jordanowskich, gdzie zaprezentowali, gdzie właściwie Helena Śliwowska była harcmistrzynią Polski, a potem została żoną właśnie i dlatego ten, ta idea tych ogrodów jordanowskich pod koniec okresu międzywojennego została rozwinięta w tak bogaty sposób właśnie za sprawą męża tejże rzeczonej, autorki Prawda na Górnym Śląsku. I tutaj możecie państwo zobaczyć właśnie wszelkie projekty techniczne. Były też projekty pawilonów, które zostały zrealizowane i tutaj nawet ostatnio zrekonstruowano właśnie taki pawilon Ogrodu Jordanowskiego, któremu towarzyszyły oczywiście cała infrastruktura betonowa czy drewniana różnych tutaj pawilonów. Widzimy tutaj moment otwarcia. To jest Helena Śliwowska, to jest wojewoda jej mąż Grażyński, to prezydent miasta Kocur i cały sztab ludzi. I Widzimy perkole, które dzisiaj już nie przetrwały. Nie przetrwały też te sadzawki, nie przetrwały te baseny. Przetrwało to, co było z żelbetu właściwie, takie bramki bardzo ciekawe, które są porównywalne na przykład z domem Wedla Juliusza Żurawskiego na przykład w Warszawie. To są najbardziej awangardowe przykłady właśnie. Zresztą to określił profesor Leśnikowski, który wówczas pracował w Stanach Zjednoczonych w książce East European Modernism i tutaj inny na przykład taki ciekawy w, w Załężu w Katowicach i zaraz może to to są bardzo ciekawe takie pawilony dla stróżów z podwiniętymi daszkami. One oczywiście dzisiaj są zmodyfikowane. Bardzo ciekawe takie motywy masztów na przykład z takimi konikami szachowymi. Proszę zobaczyć, ta cała infrastruktura tych domów, tych ogrodów jordanowskich była wyposażona w bardzo luksusową, można powiedzieć, dla dzieci małą architekturę, która wykorzystywała też bardzo nowatorskie rozwiązania modernistyczne. Nie mam czasu tutaj, proszę popatrzeć na to. Dzisiaj używamy takich, prawda, mgiełek wodnych, kiedy jest ciepło, ale y, dzieci też miały to w okresie międzywojennym na, na Śląsku, to jest właśnie z y, Katowic Dąbrówki Małej takie, takie przedszkole, które było takim kutrem sunącym po prostu po łąkach i przestrzeniach zielonych, w którym były bardzo dobrze zaprojektowane przestrzenie. Tutaj są nawet kurki do odkręcania. Nie wiem, jaką mgłę to wydawało, ale myślę, że to było coś tego rodzaju. Niestety budynek się zachował, ale tego już nie ma. No i tutaj wiele tych pawilonów y, ogrodów jordanowskich zrealizowanych, które też były taką małą architekturą. Proszę zobaczyć te bramki, to były naprawdę wyrafinowane elementy bardzo rasowej architektury dla dzieci, która niejako klocki froblowskie miała edukować te dzieci. Tutaj zaznaczyłem na czerwono te zniszczone elementy. Czy tutaj akurat z, z y, Siemianowic Śląskich, no nie mam czasu się tym zajmować, tutaj akurat ze Świętochłowic czy z Radzionkowa, no to są naprawdę znakomite przykłady właśnie bardzo nowatorskich konstrukcji żelbetowych i wszystkich zasad Albo kilku zasad lekorbiziera, yy, 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 prawda, tych słynnych pięciu zasad. To jest akurat powstała ta, yy, pozostała gdzieś tam infrastruktura już w takim stanie. No niestety, teraz pokazuję z okresu PRL-u, jak te place zabaw dla dzieci. Bardzo ciekawy, yy, zaprojektowany w Sosnowcu. Niestety został zburzony przez Andrzeja Getera, po, absolwenta Politechniki Śląskiej w Gliwicach, a potem profesora Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, bo tam drugie studia skończył. I proszę zobaczyć, co on zaprojektował w takim brutalistycznym układzie, właśnie pewnej kompozycji, która dla dorosłych była znakomitym przykładem właśnie takiej rzeźby brutalistycznej, dawała efekty um, jakieś plastyczne. Natomiast dla dzieci była po prostu bardzo ciekawym polem doświadczeń. E, to są jego rzuty i to zostało opublikowane przez profesora Schafera. E, znakomity przykład, szkoda tylko, że nie zostało to zrealizowane. Także La beton Bry może być również i dla dzieci. Nie wiem czy to było bezpieczne, ale chyba tak, no bo jeżeli dziecko się skaleczyło, to już drugi raz nie popełniło tego błędu, prawda? I, ale myślę, że, że to było bezpieczne. No, kilka takich przetrwało, ale w tychach o mniejszej randze, że tak powiem, zjeżdżalnie, to są stare zdjęcia, ale proszę Państwa, one istnieją. Także takie dosyć kosmiczne przykłady. Zresztą widać tutaj dziecko, chyba, chyba jeszcze żyje. Także no i teraz, proszę Państwa, rekreacja współczesna. Pokazuję tutaj taki obiekt ze śląskich architektów, też absolwentów naszej uczelni yy, Bednarskiego i Komrausa, którzy teraz są nominowani do nagrody Missa van der Rohe właśnie za ten projekt przynajmniej zgłosili. Zobaczymy, jak się to powiedzie. I tutaj mamy par, bardzo ciekawy projekt właśnie integracji społecznej, gdzie dorośli, dzieci na terenie kampusu Uniwersytetu Śląskiego w Chorzowie, proszę Państwa, zrealizowano po prostu taki obiekt, który jest jeszcze na yy, terenie porozebranym budynku dawnej koszar. Y wojskowych, które w Chorzowie są też modernistyczne i architekci w bardzo ciekawy sposób właśnie zapewnili po prostu różnorodność doznań rekreacyjnych i fizycznych właśnie dla każdego pokolenia. Tutaj ma następować integracja nie tylko studentów, mieszkańców, to jest w ogóle troszeczkę poza centrum Chorzowa, ale to ma skupiać, prawda, zmuszać te dzieci, może przyszłych absolwentów albo przyszłych studentów tego Uniwersytetu. Także bardzo ciekawy projekt, w bardzo atrakcyjnej szacie, bardzo wygodnej, są tutaj te korkowe takie powierzchnie, Beton też jest, ale jest też ujście dla tej wody, która tutaj e, po prostu pada. E, także to jest bardzo i się cieszy popularnością. Ja tam byłem na rowerze i całkiem sporo taki upał 30-stopniowy było e, po prostu użytkowników. Dużo jest też zieleni i dużo doznań jest e, m, możliwe do e, po prostu nie wiem, wykorzystania. I e, Także mamy tutaj bardzo ciekawe rozwiązania. E, Także no, jedyny problem, jaki był, to proszę Państwa, te kwitnące rośliny, to było pełno pszczół, i niektóre dzieci, właśnie tu myślę, że architekci powinni przemyśleć sprawę pewnych gatunków zieleni, prawda? Bo w było bardzo, ale to tylko było y, okazjonalnie. Bardzo ciekawy przy, przykład właśnie architektury. No i teraz, proszę Państwa, miejsca kultu. Przedwojennym bardzo ciekawym eksperymentem był konkurs w Katowicach w klasztorze pa, w Panewnikach, ogłoszony y, w 1936 roku i zwyciężyli go młodzi absolwenci Politechniki Lwowskiej, Jan Kruk, później profesor zresztą chyba krakowskiej uczelni, nie wiem, czy dobrze mówię, a, y, i Tadeusz Brzoza. Y, Którzy po, pożenili właśnie ideę modernizmu, art deco i dla, zostało to zrealizowane jeszcze w okresie międzywojennym na terenie Kalwarii w Panewnikach. Proszę zobaczyć, dostrzegacie tutaj pewne elementy. Chcieli się sprawdzić, czy i to wygrało i zostało zrealizowane. Oczywiście tam wybitni też polscy rzeźbiarze zostali zaproszeni tutaj z Kazimierza Michalak, prawda? Czy czy profesor Wnuk z Zelwowa. Także bardzo ciekawe przykłady takiej architektury sakralnej. Jana Kruga i Tadeusza Brzozy, wybitnych później architektów, prawda? w okresie międzywojennym, to są stacje Drogi Krzyżowej. No i, proszę państwa, ta idea została kontynuowana po wojnie przez innych bardzo ciekawych architektów, którzy w estetyce późnego modernizmu i to samo, co Eros Arinen robił w St. Louis, czyli te łuki paraboliczne, które były bardzo po prostu powszechne wówczas, zostały tutaj też wdrożone jak gdyby do architektury sakralnej po wojnie, w estetyce właśnie albo brutalizmu, albo też pożenione właśnie z tą plastyką figuratywną, która, proszę zobaczyć, jak to znakomicie zostało i dosyć awangardowo zrealizowane, zupełnie nieznane w Polsce przykłady, właśnie awangardowej architektury dla celów kultu, które w Katowicach czekają właśnie na odkrycie. No, co po niektórych, jak ksiądz Jerzy Pyka, pisał o tym, ale to są tylko fragmenty. Ostatnio odkryłem jednego z architektów, który w zabrzu zrealizował później kościół, i zawsze mnie dziwiło to, że ta zabrzańska Ronschamp no, nie ma w karierze architekta żadnych odpowiedników. A to i właśnie ten, o ja już muszę kończyć, to jeszcze tak bardzo szybko pokażę, jak to wygląda. To jest. Mm, Właśnie ten przykład tejże architektury. I współczesny, mała architektura dla celów kultu, a może już zostawię to, to będzie z bytomia przy Kościele Świętego Jacka. Meduza zrealizowała właśnie takie elementy małej architektury, małych budynków dla parafii i również ogród różańcowy wokół kościoła w takiej estetyce postindustrialnej. No i oczywiście ostatni etap to pokażę tylko. Chociaż nie wiem, to jest, jeśli chodzi o idee pomnikowe, to pomnik Bolesława Chrobrego, który miał być przed Muzeum Śląskim w Katowicach, tego Szukalskiego, Stanisława Szukalskiego, bardzo takiego kontrowersyjnego architekta. To była też dosyć dziwna idea, żeby Chrobrego powiązać z Górnym Śląskiem, który przecież z Górnym Śląskiem nic nie miał wspólnego, ale taka była wtedy polityka kulturowa, po prostu drugiej Rzeczpospolitej, żeby po prostu, no, przywiązać, jak gdyby ten Śląsk, który wcześniej nie cieszył się uznaniem w i został przez Kazimierza Wielkiego oddany Czechom. To taki wielki pomnik był już właściwie w trakcie realizacji, ale po prostu pokrzyżowały to plany. No, nie będę mówił o tym drugim. No Teraz, proszę państwa, niestety zniszczony pomnik w Sosnowcu, pomnik czynu rewolucyjnego 1905 roku, która też właśnie zaowocowała strajkami i ludźmi, którzy zginęli w Sosnowcu, ale niestety władze no, już ostatnich, czasów, w latach 90 rozebrały ten, to profesor Cęckiewicz z Krakowa, przecież znakomity, przecież na szczęście na pomnik grunwaldzki też jego dzieło nikt się nie poważy, ale na Sosnowieckich równie ciekawy, po prostu krajobrazowy pomnik, Tutaj z państwem Heleną i Romanem Husarskim. To był w ogóle też duża historia, ale nie mam czasu na to tłumaczyć. I ostatni obieg, żeby, proszę Państwa, to pokażę. Bartosz Hadu, który działa w Krakowie, też absolwent naszej uczelni, tutaj w Oświęcimiu Małopolskim, zrealizował bardzo ciekawe takie miejsca pamięci dotyczące właśnie synagog, dwóch synagog. Tutaj jego wcześniejszy projekt, czyli takie ekspozytorium, do którego można po prostu zaglądnąć, żeby odczytać historię tego miejsca. Tam, tam jest ta synagoga i to są właśnie te elementy. No i to, co znacie, bo to ostatnio było publikowane w architekturze, chodzi teraz o 2019 rok, czyli pomnik albo właściwie plac Wielkiej Synagogi w Oświęcimiu, który właśnie niby takie macewy po prostu rozrzucił w ogrodzie, to jest zasięg tej że synagogi i jak to można oglądać. Bardzo taki minimalistyczny, bardzo ciekawy projekt. Myślę, że Państwo znają to ze znakami Zodiaku, można usiąść i można jak gdyby kontemplować, Tą całą historię i można też zajrzeć do tego ekspozytora ekspozytora i dostrzec właśnie ślad tej synagogi w postaci modelu. I to już będzie ostatnia prezentacja. I proszę państwa, takie krótkie podsumowanie, ale może nie będę tego czytał. Także mieliśmy tutaj do czynienia z przestrzenią publiczną, przestrzenią dla rekreacji, miejsc, miejsc kultu i przestrzenią pamięci. I każdy z tych okresów po prostu na swój własny sposób realizował pewną ideę albo radykalnego modernizmu z udziałem po prostu konstrukcji bardzo nowoczesnych, albo po prostu w formie takiej rzeźbiarskiej, albo w formie już takiej nowej, nieco miękkiej formy, odwołującej się do um, po prostu historii, kultury, miejsca, do tradycji, do pewnych takich holistycznych rozwiązań. I myślę, że to tyle, a podsumuję to sformułowaniem, które jest ponadczasowe, czyli Pawilon Secesji w Wiedniu. Zastąpię tylko sztukę, małą architekturą i każdemu czasowi jego własna mała architektura, a każdej małej architekturze w. Wolność. Dziękuję bardzo. Dziękujemy, proszę brawa. Ryszardzie, jeszcze tylko moment, bo tutaj po jednym pytaniu oczywiście Państwo jeszcze też będziemy mieli na sali na koniec. Brawo, to jeszcze dodatkowo, ale tak, pokazałeś taki slajd na końcu, no gdzie jakby sztuka wieńczy Twój, twój wykład. Czyli taki chciałem właściwie zadać jeszcze pytanie, zanim pokazałeś ten slajd. Czy Twoim zdaniem mała architektura powinna być no, formą bardziej takiej biżuterii, która przy, przyciąga? Mieszkańców, która jest pewną dumą, chlubą miejsc, miast, czy właśnie też pewnym symbolem, nie wiem, związanych też z tożsamością, z pamięcią, czy po prostu pełnić funkcję służebną, a więc mierzymy. Y ruch ludzi, co oni robią, co potrzebują i w stosunku do tego, jakby projektujemy funkcjonalne, estetyczne, no możliwie też tanie rozwiązania. Myślę, że z, ze wszystkim po trochu. Myślę, że ona powinna po prostu być integralnym elementem zagospodarowania przestrzennego. I nie można według mnie tego traktować jako takiej biżuterii, która ma tam tylko ozdobić. To ma po prostu pewne uzasadnienia funkcjonalne, a skoro jest w danym miejscu, to musi się odnieść do tego kontekstu, do historii, do kultury, do pewnych ponadczasowych i dlatego no, to nie jest takie proste. Okay, Na pewno je, nie jest to biżuteria. No a jeżeli by miasto miało takiego architekta jak Gaudiego, czy wtedy no, by się powierzył mu misję z Myślę, że... Tak, ale Gaudi to też, proszę Państwa, traktował całościowo. On nie zaprojektował tych latarni, hmm. czy tam parku Giel jako pojedynczy element. To była po prostu pewna wizja kompleksowej idei. To jest po prostu jeden z członów architektury, która jest, zaczyna się właśnie w planowaniu przestrzennym, potem przechodzi prawda, do tego obszaru budynkowego, potem przechodzi do otoczenia i małej architektury, a kończy się na detalu wnętrzu. Także ja to rozpatruję jako po prostu taki całościowy element gezamknzdwerg.